Samorząd Suwalski chce wspomóc Polską i Litewską Kolej, zwiększając kwotę dofinansowania do połączenia Białystok-Suwałki-Kowno. Suwałki jako jedno z miast, w którym zatrzymywał się pociąg relacji Białystok-Kowno, już w ubiegłym roku częściowo partycypował w kosztach jego utrzymania. Pierwsze kursy przewozów regionalnych z Kolejami Litewskimi ruszyły 17 czerwca i zostały uruchomione z myślą o turystach. Dlatego jeździły tylko w okresie wakacyjnym. Miasto do wakacyjno-weekend kursy dopłaciło 80 tysięcy złotych. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął wstępną decyzję w sprawie możliwości kontynuacji połączenia pasażerskiego i rozszerzenia jego oferty o kursy całoroczne. W związku z tym samorząd planuje zwiększyć dopłatę do 140 tysięcy złotych. O tym, czy tak się stanie, zadecydują na najbliższej środowej sesji rady miejscy. Samorządowi suwalskiemu, jak wyjaśnia Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta, zależy nie tylko na połączeniu do Kowna, ale także do Białego Stoku. To ukłon w stronę osób, które na sobotę i niedzielę do stolicy województwa wybierają się przede wszystkim w ciągu roku, nie tylko na wakacje.